Cześć wszystkim, z tej strony Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Shadow of the Tomb Raider. Tak jak po poprzednim, weszliśmy do jakiegoś przejścia, więc idziemy dalej w stronę tej świątyni, która jest na zboczu. No dobra. Skok do wody, naciśnij ten, a ten naciśnij C, aby znurkować. Czy normalny most był? Wysunięty posterunek. Raport. Operacja Samotny Wilk została rozpoczęta. Ciężarówki są już w drodze. Skąd ten nagły pośpiech? Doktor Dominguez jest już na miejscu, w Peru. To ci wystarczy? Tak jest, panie dowódco. Przepraszam. Ja pytanie zmian tych dorośli. Ojej. Te drony były zaskakująco ciężkie i ostre, ale łódź wygląda w porządku. Cieszę się, że tu jesteś. Mamy problem. Znowu prądnica? Już. To oczywiste, że ciągle brakowało. Nabrzeże do sztabu. Operacja Samotny Wilk rozpoczęta. Drony zostały wypuszczone. Nadal tam jesteś? Sztab. Powtarzam, drony są w wodzie. Odbiór. Sztab. Słyszycie mnie? Sztab. Mamy tu kontakt! Coś nie wyszło. Nie wyszło. O kurwa, danuj się. Ładny pauzował po prostu, żeby nie wyciszać. No dobra. Nie radzisz sobie, kiedy robi się ciężko. To takie podchody, ja mogłem szczerze wyjść, dawno zrobić porządek z nimi.
Aha, to ja sam się odnośnie zbierać do wody. Kolejny lamu... Ile chyba tego tu lamu psiarstwa idzie? Dobra. Dobra, już mamy chyba wszystkich. Mamy sobie jeszcze wyjść. Tak, mamy wszystkich wybitych. Trójca ma tu swoją bazę. Ej, Johna! Rany, co tu się stało? Mówiłam, że masz nic nie niszczyć. Abby, mogę wszystko wyjaśnić. Odezwę się później, Lara. Nie zrób nic szalonego. Ognisko. Dobra. Wyznawcy trójcy są spięci. Ale skoro są tu, to na pewno nas wyprzedzają. Przynajmniej znaczy to, że jestem na tropie czegoś. Jeśli Dominguez ma rację, muszę dotrzeć do tej skrzyni przed nim. Czemu zamykamy wszystko na cztery spusty? Temu, że Rourke kazał zabezpieczyć teren. Nikogo nie wpuszczamy, ani nie wypuszczamy. Wiem o tym, Mondralo. Ale czy wiesz dlaczego? Jestem za niski stopień. Może zwiadowcy będą mogli coś nam powiedzieć, kiedy się tu zjawią. Mieliśmy piękne ciuszki, nówki, sztuki. Mamy piękne ujemne balony. Prawie. Obstawiliśmy wszystkie wejścia. Barykady też już są w większości gotowe. Prawie to za mało. Macie natychmiast zabezpieczyć teren i pilnować, żeby nawet mysz się nie prześlizgnęła. Tak jest. Dowódco, jeśli można spytać, co się dzieje? Drużyna zwiadu jest już w drodze, bez odbioru. Czy cokolwiek sugerowało, co się tam może dziać, zanim straciliśmy kontakt? Nie rozumiem, jak to się mogło stać. Tak się mogło stać? I co? A? Lepiej, żeby zwiadowcy dotarli tu jak najszybciej. Po prostu zeszli i się nie pojawili? Nadal tam jesteś? Wymazałaś błotę! Bądźcie ostrożni! Wszystko? Dwóch typa było tylko? No tak, bo wydłukłem połowę, to mi wydłukły by nie było. Dwóch typa. Ja miś tu. Dobra. Teren został zabezpieczony. Teraz musimy tylko poczekać na tych zwiadowców. Czy to ci się nie wydaje trochę dziwne? Mieliśmy problemy pod ziemią, ale okupujemy się czekając na coś z zewnątrz. Wygląda to dosyć standardowo. Jeśli coś poszło nie tak, nie możemy wykluczać żadnej ewentualności. O kurwa, dużej. Świątynię też mamy obstawione. Nie wiem, stary. Nadal mam wrażenie, że przeszliśmy od stanu podwyższonej gotowości w jednym miejscu do wojny po całości. Od czasu tej burzy na wszystko reagujemy nerwowo. No dobra, ale się udało. Chyba zaczyna mi odbijać. Dwóch lamusów jest trzech. Lamp jeden tu, drugi się panem bitu. Jak myślisz, co tam się stało? Zabezpieczamy teren. Najwyraźniej ktoś myśli, że zostali zaatakowani. Przez kogo? Nic tam nie ma. Na pewno?
Czegoś tu szukaliśmy. Może to znaleźli, a może wyglądało to inaczej niż się spodziewaliśmy. Tamten mi z tyłu widział, a ten zielony pasek mi nie widział. To było dobre. Ci ze zwiadu coś wymyślą. Johna, Rourke jest tutaj, w Peru. Nakazał trójcy zablokować dostęp do wykopalisk pod starym szybem naftowym. Chcesz rzucić na to okiem? Tak, sprawdzę, co znaleźli i wracam. Rourke był tutaj w Cozumel, kiedy Dominguez zabierał sztylet. Musieli znaleźć następny etap drogi do ukrytego miasta. No i dobra. Tu ty czekałem. Chyba tu mam się rozbijać, nie to wiem. Trochę tak było. Wysoko, na upadek. Krwawa łaźnia. Co tu się wydarzyło? O kurwa, co tu się wydarzyło? Nie podoba mi się to trochę. Pełne. Więcej nie uniosę. Kolejny? Co tu się o jednej... Ale wesoło to myli. Udało mi się wejść do świątyni. My też coś tu chyba mamy. Widać jakieś liczby. Zaraz to wszystko wyczyszczę. Te korby, te liczby na kolumnach wyglądają jak pierwsza połowa dat. Iszczel po lewej, Czakczel po prawej. W tym dużo mi zadało. No i co, domino? Tylko spokojnie. Muszę otworzyć drzwi, by znaleźć więcej symboli. Pudło.
pik, pik. Mam nadzieję, że nie musiałem zapamiętać tych symboli, bo szczerze powiem. Muszę dalej dopasowywać symbole na kolumnach do tych na ścianach. Dopasowywać symbole do tych, co są na ścianach. I... Czyli jeżeli ten, to na dole jest miska, powinna być jeszcze. Miska, miska... Muszę dalej dopasowywać symbole na kolumnach do tych na ścianach. Wytrzyka. Lepsze to, że my to otwieramy. Dla tych złych też przy okazji. Bo wiadomo, jeżeli ja otwieram, ci też. Kolejne drzwi. Będą mieli przy... jeszcze bardziej skomplikowane. Cholera, powinnam to przewidzieć. Muszę dalej dopasowywać symbole na kolumnach do tych na ścianach. A, dobra. Miseczka. Miska, 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 miska. Numera i tu będziemy mieli. To nic nie ma. A, to jest chyba zero, dobra. Co tam, Johna? Jakieś postępy? Mam tu niekompletną datę i wyobrażenie Chakchel. Ja mam u siebie dwie daty. I Ischel. Wydaje mi się, że datę po lewej już gdzieś widziałam. To zdjęcie z kuzumem. Może to jakaś poszlaka? Jezus. A, i to będzie tutaj kreska. Miska. Zdjęcie z Cozumel. Może to jakaś poszlaka. Interesujące. Zdjęcie z Cozumel. Może to jakaś poszlaka. Może, jak nie, to będziemy uciekać teraz znowu. You run, 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 run. Nie ma jakiegoś? Znaczki. To zdjęcie z Cozumel. Może to jakaś poszlaka. Jakie zdjęcie z Cozumel? Ja nie wiem, jakie zdjęcie z Cozumel. Czy mamy coś takiego, jakie zdjęcie z Cozumel? Droga tajemnica... Artefakty, misje poboczne... Nic nie widzę ciekawego, że tam było coś na siłę do życia. No dobra, przyjrzyjmy się. Miseczka, miseczkę, trzy miski, pusto. Może cztery kropki ma być. Ale cztery kropki z kres. To zdjęcie z Cozumel. Może to jakaś poszlaka.
W Meksyku zrobiłam zdjęcie. Powinnam... W majańskim kalendarzu długiej Rachuby wszystkie daty składają się z 5 liczb. Te liczby uszkodzono, by wyglądała jak 13, ale w rzeczywistości to 8. To różnica 2000 lat. Gwiazdozbiory byłyby w zupełnie innej pozycji. Więc gwiezdna ścieżka prowadziłaby na zachód, gdzieś w Peru. Czyli mamy... Czy? ...mię teraz zbadać. To gwiazda Alfard, Samotnik, najjaśniejsza gwiazda na zachodnim niebie i serce gwiazdozbioru Hydry. Przed 2000 lat zaszła... To zdjęcie z Cozumel! Może to jakaś poszlaka? Mamy tutaj trzech. O, był plank jakiś. To zdjęcie z Kozumel. Może to jakaś poszlaka. Zdjęcie z kozrzucha, pewnie się teraz męczył. By znaleźć ukryte miasto, idź wybrzeżem na południe, aż natrafisz na różowe ryby. Potem goń za sercem węża na górę o srebrnej koronie, gdzie schodzą się bliźniaczki. No to nie ma tej zagi tutaj w tym miejscu. To gwiazda Alfard, Samotnik. Najjaśniejsza też gwiazda nie ma znaczeń. W majańskim kalendarzu długiej Rachuby wszystkie daty składają się z 5 liczb. Te liczby uszkodzono, by wyglądała jak 13, ale w rzeczywistości to 8. Kreska to musi 2000. Być. Dobra, już. To zdjęcie z Cozumel. A to może nie. To a kto nie? W majańskim kalendarzu długiej Rachuby wszystkie daty składają się z 5 liczb. Te liczby uszkodzono, by wyglądała jak 13. Ale w rzeczywistości to 8. To różnica 2000 lat. Gwiazdozbiory byłyby w zupełnie innej pozycji. Więc gwiezdna ścieżka prowadziłaby na zachód, gdzieś w Peru. Ostatnia liczba na lewej kolumnie to 0. Nie, liczba na lewej kolumnie to 0. Ostatnią cyfrą na lewej kolumnie powinno być 0. Dobra, Johna. Jaka jest ostatnia cyfra dla Chuck Chell? Dwie kropki nad poziomą kreską. To chyba 7. Dzięki. Źle się przyjrzałem zdjęciu. Jezus, odgłos. Działa odgłos. Czy ma znaczki jakieś? Nie, nic nie ma.
Johna? Cześć, Laro. Tu Abby. O, cześć, Abby. Znalazłam malowidło. Zdaje się przedstawiać jakąś podróż. Wchodząc przez pysk jaguara, podążasz za wężem w stronę Srebrnego Oka. Na tej drodze widać jakiegoś pająka i orła, który leci w kierunku świątyni. Dobra, większość tych rzeczy nic mi nie mówi, ale pysk jaguara jest tutaj. Czyżby? Ta, rzeźba kota, wielkie zęby. No proszę, wrócił. Lara, nic ci nie jest? Tak, wracam tam. Dobrze, myślę, że to ci się spodoba. Nie rozumiem tego dialektu. Coś musiałam przeoczyć. Ja robić? No to dobra. Myślałem, że ludzie z naszych gminy pochodzą. Interesujące. Szpon. Kiedy siedzisz na gałęzi, użyj strzały z liną, by zabić i powiesić wroga. Ciekawa info. I coś będzie potrzebne. A już nic? Interesujące i to wszystko? Mam jumpować na dół? O kurwa, piranie tu są. Ciekawe, skąd chyba bańka się powietrza w ogóle. Serio? Musimy się rypie szepać? Jeszcze tego nie grali. Nie, nie, dusimy się, dusimy się. Tylko dopójmy. Dawaj, Lara. Dawaj, dawaj. Tak ma płuca, powiem szczerze, to jest dobre. To jest do góry, trzeba na tego. A nie, co to kurwa? Jeszcze nie ma wyjścia? Dawaj, 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 dawaj. I pewnie teraz nas dopadną. Mm-hmm.
Ale takie piranie lamerskie jednak były. Jezu! Nie rób tak. Przykro mi. Ktoś jeszcze przeżył? Chuj, nie wiem. Baza? Baza, zgłoś się, odbiór! Macie coś? Cicho, muszę się skupić. Baza? Sztab? Zgłoś się! No dawaj, dawaj! Nadal nie mogę... Jezu Chryste! Czego oni się tak boją? No i dobra. Więcej wisi, niech się wisi. A my idziemy tu dalej. Cholera, zgubiłem krótkofalówkę przy katastrofie. O kurwa. Co to było? Predator. Gdzie nasze wsparcie? Posiłki są już w drodze. To powiedz im, że mają się kurwa pośpieszyć. Nie podchodź! Ostrzegam! Kurwa mać, nie zbliżaj się do mnie! No już, uspokój się. Możesz nam powiedzieć, co się stało? Widziałem tylko... pazury... zęby. Pomocny jest. Hej, okaż trochę zrozumienia! Załatwili nas. Tylko krzyki... kości. Już koniec, jesteś bezpieczny. To nie jest nasze miejsce. Nie szko... Nie wiem, że to dobra akcja. Musimy po prostu poczekać, aż pojawią się posiłki. No, będzie obiad? No, dobra. Musimy ich znaleźć, zanim oni znajdą nas. Niedługo będziemy na miejscu. Widzę hangar. Jesteśmy. 60 sekund i wchodzimy. Żołnierze, zabezpieczyć okolice. Jak chcesz? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Na lewo od ciebie. Ognia. Baza opłatka. Niestety są wszędzie. Musimy... Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Czym są te stworzenia? Musi być jakieś wyjście. Może tam, skąd przyszli. Po co to my? Jeśli tak spotkamy, to wątpię, żeby nie... Nie mam nic. Ale zgubiłem cię. Ja już w kółko wchodzę, ale widzę, że nie. Dojdźmy do miasta i skończymy cię, bo na razie... Boże, wszędzie ciała. Te stworzenia ich zabiły. Ale dlaczego? Johna, Abby! Cześć, Lara. Coś widziałam. Na ludzi trójcy poluje jakieś stworzenie. Czy co? Wydawało syczące dźwięki, poruszało się tak szybko. Laro, to brzmi jak legenda o Pisztako. Robisz sobie z nas jaja? Nie,
Wiem, co widziałam. Nic ci nie grozi? Właśnie wracam. O, mnie srany. Boję. Dobry dzień, chociaż jest tyle. Nie mam na to miejsca. Widziałem ci. Tam. Tam? Dobra. O, to se wezmę. To se wezmę, mi się przyda na zrobienie strzał. Doszliśmy do punktu wyjścia. Hello. Johna? Jesteśmy na dole. I diabeł tam dzisiaj weszli. Byliście na dole? Czekaliśmy na ciebie. Jak myślisz, co znajdziemy? Malowidło przedstawiało serię prób. Możliwe, że znam inną drogę. Okej, spróbujmy spotkać się po drugiej stronie. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał i zapraszam się na następny. Pozdrawiam, Redox. Cześć.